szwedzka kronika kryminalna. Järvafältet to północno-zachodnie przedmieście Sztokholmu. Bogata historia obszaru liczy tysiące lat, czego dowodem są miejsca pochówku z epoki żelaza oraz kamienie runiczne wikingów. Pierwotnie teren stanowił zatokę morską, pełną wysepek i szkierów. W latach 1907-1970 Järvafältet było terenem wojskowym, na którym regularnie odbywały się ćwiczenia. W latach 60. rozpoczęto dyskusję, by teren przekazać pod budowę mieszkań w ramach rządowej reformy zwanej Miljonprogrammet. Inicjatywa zakładała budowę miliona mieszkań w całym kraju w ciągu dekady. Lata 60. w Szwecji to początek dynamicznego rozwoju gospodarczego. Potrzebowano rąk do pracy. Wiele osób przybywało z prowincji do większych miast, by zatrudnić się w fabrykach. Rosła klasa robotnicza. Pracowników sprowadzano także z zagranicy. W tamtych czasach głównie z Włoch, Finlandii oraz Jugosławii. Imigracja zarobkowa była konieczna i przyczyniła się do rozwoju gospodarczej potęgi kraju. Napływ ludności wiejskiej oraz imigrantów do miast wymusił reformę mieszkalnictwa. Program budowy miliona mieszkań zrealizowano w latach 1965-1975. Nieruchomości w ramach programu Miliona Mieszkań budowano w ustandaryzowany sposób z prefabrykatów. Na początku powstawały przede wszystkim mniejsze trzypiętrowe bloki oraz osiedla szeregówek. Jednak by osiągnąć zamierzony cel, rozpoczęto budowę także wyższych budynków. Niemal od początku inicjatywa mierzyła się z dużą krytyką. Zwracano uwagę na słabo rozwiniętą infrastrukturę okolic, w których realizowano projekt. Problemy z komunikacją, brak punktów usługowych, a także dyskusyjne walory estetyczne szarych, monotonnych blokowisk. Wraz z latami 70. w Szwecji nastała recesja. Rozwój gospodarczy spowolnił. Wielu robotników straciło pracę. Znalezienie lokatorów do nowo wybudowanych bloków stało się problemem. Na przykład w Malmö, w dzielnicy Rosengård, 50% mieszkań stało pustych. Nadejście lat 80. to początek segregacji społecznej. Niskie czynsze w dzielnicach z projektu Miliona Mieszkań powodowały osiedlanie się tam osób z problemami ekonomicznymi, bezrobotnych, żyjących na zasiłkach. Koniec lat 70. to także wzrost imigracji uchodźczej. Rodziny przybyłe z krajów ogarniętych wojną kierowano do pustych mieszkań. Wokół rejonu Järvafältet powstało kilka dzielnic w ramach programu Miliona. Wśród nich znajdują się Rinkeby, Husby i Tensta, które łącznie zamieszkuje 90 tysięcy osób. By pokonać 12 kilometrów dzielące centrum Sztokholmu od Rinkeby, wystarczy przejechać 20 minut niebieską linią metra. Mieszka tam 17 tysięcy osób, z czego ponad 10 tysięcy urodziło się poza Szwecją, a ponad 5 tysięcy to imigranci drugiego pokolenia, czyli osoby urodzone w Szwecji z dwojga rodziców obcego pochodzenia. Oznacza to, że 92% mieszkańców tego obszaru ma korzenie inne niż szwedzkie. Choć kontrast między centrum Sztokholmu oraz przedmieściami położonymi na terenie Järvy jest ogromny, nie są to zaniedbane, zaśmiecone, pokryte graffiti blokowiska. Dla mieszkańców postkomunistycznych osiedli w Polsce wieżowce Rinkeby, Husby, Tensty czy innych dzielnic projektu Miliona Mieszkań w Szwecji nie będą niczym szokującym. Bezrobocie tego obszaru wynosi około 8%, a średnie zarobki są o połowę niższe niż mieszkańców pozostałych części Sztokholmu. To także w tym rejonie gospodarstwa domowe są najbardziej przeludnione. Według szwedzkiej definicji przeludnione domostwo nie posiada osobnej sypialni dla każdego z domowników, nie wliczając w to małżeństw lub par, które dzielą sypialnie. Trudności w szkole. W samym Rinkeby zaledwie 66% chłopców osiąga wyniki kwalifikujące ich do dalszej edukacji po ukończeniu podstawówki. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Między innymi wspomniane już przeludnienie gospodarstw domowych. Bohaterowie reportażu książkowego Diamanta Salihu, dziennikarza piszącego o przestępczości zorganizowanej Sztokholmu, opowiadają mu o warunkach życia na przedmieściach. Mieszkają w wielodzietnych rodzinach. Pokoje dzielą z kilkorgiem rodzeństwa. Jeden z nich, późniejszy członek brutalnego gangu, zapytany w szkole, dlaczego codziennie przychodzi zmęczony, tłumaczy, że śpi przy szafce na buty w korytarzu.
Niewiele mieszkań na przedmieściach jest przystosowanych dla rodzin wielodzietnych. A nawet jeśli istnieją tak duże metraże, dorosłych po prostu na to nie stać. Trudności w szkole powoduje również późniejsze rozpoczęcie nauki języka szwedzkiego. Dotyczy to głównie rejonów z trudnościami socjoekonomicznymi, w których dzieci w wieku przedszkolnym pozostają w domach pod opieką bezrobotnych matek. Zdarzają się także placówki przedszkolne, w których sami nauczyciele mają trudności z językiem szwedzkim. Gminy zatrudniają ich z powodu braków personalnych. Homogeniczność etniczna środowiska, w którym wzrasta dziecko, sprawia, że kontakt z językiem szwedzkim nie przychodzi naturalnie. Dyrektorzy podstawówek biją na alarm. Zamiast skupić się na realizacji programu nauczania, dzieciaki rozpoczynające pierwszą klasę muszą najpierw rozwijać podstawowe umiejętności językowe. W oczywisty sposób opóźnia to zdobywanie wiedzy na lekcjach. Wśród dyskutowanych w ostatnim czasie inicjatyw politycznych pojawił się pomysł obowiązkowych badań diagnostycznych pod kątem ADHD dla dzieci mieszkających w dzielnicach wykluczenia socjoekonomicznego. Statystyki pokazują dużą różnicę w ilości diagnoz zaburzeń neurorozwojowych między dziećmi z biedniejszych i bogatszych dzielnic. Odpowiednia pomoc psychiatryczna miałaby pomóc uczniom z trudnościami w osiągnięciu lepszych wyników w nauce. Projekt nie przedstawiał jednak dalszych, konkretnych kroków. W jaki sposób system wsparłby zdiagnozowane dzieci? Jaką konkretnie pomoc otrzymałyby szkoły, by zapewnić im odpowiednią, dostosowaną do ich potrzeb edukację? Wiele ze szkół nie otrzymuje nawet budżetu na dodatkowe zajęcia z języka szwedzkiego. Przychodnie i poradnie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Sztokholmie są zamykane i prywatyzowane. Choć według ambitnie postawionych celów dostęp do specjalisty w Szwecji powinien wynosić maksymalnie 30 dni, psychiatria dziecięca w Sztokholmie mierzy się z dużymi problemami. Dzieci czekają na wizytę nawet półtora roku. Dzielnice wykluczenia. Utsatta områden to według policyjnej definicji obszary charakteryzujące się niskim statusem społeczno-ekonomicznym, na których przestępczość realnie wpływa na życie lokalnej społeczności. Przestępcy stanowią zaledwie promil osób zamieszkujących te obszary, jednak ich działania mają ogromny wpływ na codzienność i poczucie bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców. Otwarty handel narkotykami, zastraszanie, haracze, fundamentalizm religijny oraz tworzenie społeczeństwa równoległego działającego poza systemem prawnym to niektóre z wyzwań biednych dzielnic imigranckich. Sztokholmskie dzielnice z obszaru Järve, Rinkeby, Husby oraz Tensta znajdują się na policyjnej liście wśród obszarów szczególnie zagrożonych działaniami antyspołecznymi oraz antysystemowymi. Obecnie w Szwecji istnieje 61 takich obszarów. Zamieszkuje je 550 tysięcy osób. Już po gwałtownych zamieszkach na przedmieściach Paryża w 2005 roku wielu ostrzegało, że szwedzkie przedmieścia zmierzają w tym samym kierunku. Wielu mieszkańców, urzędników oraz działaczy społecznych wspomina rok 2007 jako pewnego rodzaju śmiertelny cios dla Rinkeby. To właśnie wtedy Rinkeby i Sista połączyły administrację obu obszarów i przeniosły ją do nowych lokali w zamożniejszej Sista. Wraz z likwidacją urzędu dzielnicy z Rinkeby za jednym zamachem zniknęły setki miejsc pracy. Budynek, który dzięki swojemu personelowi przyczyniał się do zwiększenia różnorodności w okolicy, został wyburzony i pozostawił miejsce na budowę meczetu, projektu, który nigdy nie doszedł do skutku z powodu skazania jego inicjatorów za przestępstwa gospodarcze. W szybkim tempie wraz z personelem zniknęło wiele z funkcji społecznych, takich jak urząd pracy, poczta czy bank. Przez długi czas w Rinkeby nie było nawet bankomatu. Ważne funkcje usługowe, które przyczyniały się do zróżnicowania etnicznego, zostały zlikwidowane, a wraz z nimi zniknęli urzędnicy, którzy przez wiele lat sprzyjali lokalnej przedsiębiorczości i wpływali na budowanie więzi i zaufania do szwedzkiego systemu. Krajobraz ulicy uległ całkowitej zmianie. Bezrobocie. Na przedmieściach wszyscy się znają. Dzieciaki, które kończą edukację na podstawówce, szybko dołączają do kolegów stojących pod galerią handlową lub przy głównym placu czy rynku dzielnicy. W zimne wieczory chowają się do wielopoziomowych garaży lub pasaży handlowych. Pozbawieni perspektyw i nadziei na lepsze jutro, są łatwym kąskiem dla świata przestępczego. Według danych z 2018 roku
jedynie 1,5% spośród zarejestrowanych w szwedzkim Urzędzie Pracy otrzymało pomoc urzędników w znalezieniu zatrudnienia. Oznacza to, że jeden urzędnik znajduje mniej niż 3 zatrudnienia rocznie. Według statystyk, wejście na rynek pracy uchodźcy osiedlającego się w Szwecji zajmuje dla 50% mężczyzn z tej grupy około 4 lata, dla kobiet około 10 lat. Dużą rolę odgrywa oczywiście poziom wykształcenia, jednak to zdobyte poza granicami Szwecji nie zawsze jest honorowane. Kursy językowe dla imigrantów SFI od lat stanowią głównie źródło gorzkich żartów. Brak systemowych rozwiązań, bo przecież kurs powinien wyglądać inaczej w przypadku osób z wykształceniem akademickim, a inaczej dla osób niepiśmiennych, które uciekły z najuboższych i najmniej rozwiniętych gospodarczo części świata. W niemal każdym reportażu dotyczącym dzielnic wykluczenia to matki walczą o swoje dzieci i poprawę sytuacji. Organizują nocne spacery, by wzmacniać poczucie bezpieczeństwa w okolicy. Uczestniczą w spotkaniach z politykami i działaczami społecznymi. Ojcowie angażują się znacznie rzadziej. Wielu przestępców z przedmieść pochodzi z niepełnych rodzin lub domów, w których ojcowie nie uczestniczyli w wychowaniu swoich dzieci. Niektórzy z nich walczyli ze swoimi demonami związanymi z przeżyciami wojny, głodu, zagrożenia w dawnej ojczyźnie. Inni nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której z automatu lądowali na najniższym szczeblu społecznym. Bezrobocie, depresja, zawiedzione nadzieje i brak szacunku otoczenia sprawiają, że mężczyźni oddają pole walki kobietom, matkom swoich dzieci. Młodzi gniewni. Rok 2022 był rekordowy pod kątem ofiar śmiertelnych zabitych w gangsterskich porachunkach. W 391 strzelaninach zginęły 62 osoby. A do końca lipca 2023 roku miało już miejsce 213 strzelanin, w których zginęło 25 osób. Dynamiczny wzrost przestępstw z użyciem broni to zmiany ostatniej dekady. Dla porównania, w 2016 roku doszło do 25 strzelanin, z czego życie straciło 7 osób. Początkiem brutalnych zmian był konflikt przyjaciół z Jerwy, chłopaków, którzy wychowywali się na tych samych podwórkach. 22 lipca 2015 roku, kwadrans przed 10 rano, Volkswagen Passat wjechał do garażu przy galerii handlowej Täby Centrum. Samochód zatrzymał się obok wejścia ewakuacyjnego, szarych, metalowych drzwi tuż obok tunelu prowadzącego na górę do sklepów. Kierowca samochodu zachowywał się nerwowo. Mniej więcej w tym samym czasie do garażu wjechali 4 młodzi mężczyźni na skuterach. Ubrani w płaszcze przeciwdeszczowe, na głowach mieli kaski motocyklowe. Personel kantoru Forex właśnie otworzył drzwi i zaczął obsługiwać pierwszych klientów. Na dole w garażu kierowca Passata otworzył bagażnik. W środku leżały czerwone łomy. Szef kantoru odszedł od kasy, by zająć się sprawami administracyjnymi w głębi lokalu. Nagle usłyszał metaliczny dźwięk dobiegający od wyjścia ewakuacyjnego. Rzucił spojrzenie w stronę monitora, pokazującego obraz z kamery w garażu. Zobaczył 2 osoby w kaskach, które z dużym impetem próbowały sforsować drzwi. W tym momencie zaczął biec i krzyczeć, by uruchomiono alarm. Zdawał sobie sprawę, że włamywacze za chwilę przedostaną się przez drzwi. Uruchomił alarm i zamknął się z pracownicą w toalecie. Stamtąd zadzwonili na 112. Kilka sekund później włamywacze byli już w środku. Pliki banknotów leżały luzem przy kasach. Mężczyźni zgarnęli pieniądze do torby. Zarówno szwedzką, jak i zagraniczną walutę. Jeden ze sprawców miał broń automatyczną. Replikę AK-47, którą położył na stole między banknotami. Pracownicy Forexa słyszeli z toalety krótkie komendy i odgłosy przewracających się przedmiotów. Po 2 minutach zapadła cisza. Włamywacze ukradli banknoty o równowartości 2 145 tysięcy szwedzkich koron. Dopiero po upływie kwadransa i pojawieniu się na miejscu policji, personel Forexa wyszedł z toalety, słysząc wołanie, że niebezpieczeństwo minęło. Wieści w Rinkeby rozeszły się błyskawicznie. Ktoś zgarnął pulę. Niedługo przed atakiem na Forex miał miejsce inny napad. Obrabowano sklep jubilerski w Sista. Jeden z włamywaczy podczas akcji oddał strzał w górę. Był to jeden z młodszych sprawców. Nie spodobało się to starszym członkom grupy.
Stwierdzili, że do większych akcji potrzebują osób mniej impulsywnych, działających z zimną krwią. To właśnie dlatego podczas napadu na Forex starsi nie zaproponowali współudziału młodszym, choć plan akcji przygotowywano wspólnie. Na efekty urażonego ego nie trzeba było długo czekać. Tego samego wieczoru młodsi namierzyli jednego z uczestników napadu, 19-letniego Iziego. Dopadli go w okolicach metra. Dyskusje eskalowały w szybkim tempie. Kumple bili go w obecności wielu świadków. Trzymając Iziego na muszce, zmusili go do przejścia w stronę lasu kilkaset metrów dalej. To odosobnione miejsce wykorzystywane zwykle do handlu narkotykami lub do niezakłóconego rozwiązywania konfliktów. Izzy próbował uspokoić sytuację. Zaproponował 50 tysięcy koron. Później podniósł kwotę do 100 tysięcy. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie było już miejsca na negocjacje. Młodzi czuli się zdradzeni i upokorzeni. Oddali kilka strzałów. W tym czasie w okolicy domów szeregowych w Bromstein kobieta z sekatorem w dłoni pochylała się nad asfaltową drogą. Tego lata właściciele szeregówek mieli w swoich ogrodach duży problem ze ślimakami. Kobieta przecinała je w pół, by nie dotarły do miejsca, w którym mieszka. Nagle usłyszała coś, czego nie słyszała nigdy wcześniej. Dźwięk trzech strzałów. Dwie minuty później w jej kierunku chwiejnym krokiem zmierzał młody mężczyzna. Znajdował się przy widocznej granicy dwóch światów – Rinkeby i Bromstein. Młodzi chłopcy przemieszczający się między Rinkeby a Bromstein zwykle przechodzili tylko obok. Ten jednak szedł wprost na nią. Możesz mi pomóc? Postrzelili mnie. Kobieta zaproponowała, by usiadł na schodach prowadzących w górę do jej ulicy. Chłopak nie chciał jednak tam zostać. Zaczął ją wymijać. Kobieta dostrzegła wówczas dziurę między jego łopatkami. Dopiero wtedy dotarło do niej, że on naprawdę został postrzelony. Usiedli na drewnianych schodach przed jej domem. Z ust chłopaka popłynęła krew. Kobieta wbiegła do domu i zawołała męża. Mężczyzna został postrzelony. Dzwoń po karetkę. Mąż zadzwonił pod 112, po czym z sąsiadem wnieśli Iziego do holu i ułożyli go na poduszkach mebli ogrodowych. Izzy podał swoje imię operatorowi numeru alarmowego. Całe plecy miał we krwi. Rana wlotowa była wielkości małego palca. Rany wylotowej nie było. Stan Iziego szybko się pogarszał. Powiedział, że jest mu gorąco. Chciał zdjąć górną część ubrań. Zaczął tracić przytomność. Nie chcę umierać. Nie chcę umierać, jęczał. Policja szybko przybyła na miejsce. Izzy stracił już przytomność. Jeden z policjantów zaczął reanimację, by utrzymać 19-latka przy życiu. Kula uszkodziła wiele organów, a krwawienie wewnętrzne zintensyfikowało się, gdy Izzy pełen adrenaliny z szybko bijącym sercem biegł przez las. Sąsiedzi usłyszeli złowieszczy dźwięk śmigieł helikoptera ratowniczego, który wylądował na trawniku przy szeregówkach. Wkrótce Izzy leżał w helikopterze i walczył o swoje życie. Tej samej nocy policja stała na straży przed szpitalem uniwersyteckim Karolinska, gdzie zebrało się 30 pogrążonych w smutku. Dwa lata starszy brat Iziego próbował wtargnąć do środka. Powstało zamieszanie. Policja musiała go wyprowadzić. Gdy wyszli na zewnątrz, otrzymali wiadomość. Izzy umarł. Policja była przekonana, że to odosobniony incydent, a mordercy zostaną szybko schwytani i pociągnięci do odpowiedzialności. Mylili się. Wydarzenie uruchomiło niewyobrażalną spiralę tragicznych zdarzeń, a zemsty dokonano zaledwie w dobę po śmierci Iziego. 24 lipca nocą jeden z 16-letnich zabójców Iziego zadzwonił do matki. Powiedział, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Pożegnał się. Po rozmowie wraz z 4 kolegami pojechał na stację benzynową około 8 km na południe od Rinkeby. Kumple weszli do środka. On został na zewnątrz. Po chwili rozległy się strzały. Pracujący na stacji ochroniarz wybiegł na zewnątrz zszokowany. Pochylił się nad chłopakiem. Nie mógł uwierzyć, że leżący przed nim dzieciak został zastrzelony. Śmiertelne strzelaniny były w tamtym czasie bardzo rzadkim zjawiskiem. Dwa pierwsze zabójstwa konfliktu otworzyły puszkę Pandory. Nieprzekraczalna granica została przekroczona. Od tej pory większość sporów będzie rozwiązywana właśnie w ten sposób. Zbrodni dokonywali nastolatkowie, często dawni przyjaciele ze szkolnej ławy. Kumple, którzy spędzali wspólnie czas na rynku w dzielnicy, nocowali u siebie w domach,
których rodzice doskonale się znali. W ciągu jednej nocy mogli stać się śmiertelnymi wrogami z zupełnie błahych powodów. Szwedzka Straż Graniczna nie jest w stanie kontrolować przepływu broni do kraju. Na czarnym rynku broń można kupić nawet za kilka tysięcy koron. W przypadku osób handlujących narkotykami nie jest to duża kwota. By pojednać obie strony konfliktu, imam zaproponował pochowanie 19-latka i 16-latka obok siebie podczas wspólnej ceremonii. Rodziny zabitych poparły ten pomysł, a w dzień pogrzebu, pomimo ulewnego deszczu, na cmentarzu pojawiły się tłumy. Niezależnie od strony konfliktu, młodzi ludzie słuchali w jedności i skupieniu. Imam nawoływał: koniec przelewu krwi. Zarówno lokalna społeczność, jak i obecni na uroczystości funkcjonariusze policji wierzyli, że to krok w dobrym kierunku, że nakręcającą się spiralę przemocy udało się zdusić w zarodku. Po wspólnym pogrzebie na półtora roku nastał spokój. W rzeczywistości nie był to efekt pojednania. Ci, którzy przeżyli atak na stacji benzynowej, zostali wygnani z Rinkeby. Starsi, odpowiedzialni za napad na Kantor Forex, zagrozili, że jeśli młodsi wrócą budować własną strefę wpływów, ryzykują swoim życiem. Przez półtora roku w Rinkeby panował spokój. Starsi kontrolowali handel narkotykami i trzymali władzę, aż do momentu nieudanego napadu na magazyn z telefonami komórkowymi o wartości 10 milionów koron. Policja śledziła ich już od jakiegoś czasu. Zostali złapani na gorącym uczynku i trafili do aresztu. Rozbicie siatki pozostawiło wolne pole działania młodszym, czyhającym na odpowiedni moment, by wrócić i przejąć władzę w Rinkeby. Wśród aresztowanych przez policję nie było jednak osoby, która wśród starszych najaktywniej działała na rzecz wypędzenia młodych z Rinkeby. Była to ostatnia przeszkoda, by mogli wrócić do domu. W późny piątkowy wieczór 2 grudnia 2016 roku niemal wszystkie stoliki restauracji Mynta Cafe w Rinkeby były zajęte. Przed wejściem unosił się aromat wolno gotowanej cielęciny, śliwek, migdałów, jajek, oliwek i kurczaka z kiszoną cytryną. Niektórzy jedli, inni popijali herbatę, zagryzając kawałkami bakławy. Stolik przy oknie zajmował Indiana. Czekał na kumpla. Przez szybę dostrzegł starszego brata. Zastukał i zawołał go do środka. Bracia pomogli właśnie mamie w wyprowadzce z mieszkania w Rinkeby. Dobytek odjechał ledwie 2 kilometry dalej do Tensta. Okres dorastania obu braci był problematyczny. Gdy starszy uczęszczał do gimnazjum w Rinkeby, został wraz z kilkoma rówieśnikami skazany za napad na młodą kobietę, którą uderzyli i wyrwali jej torebkę. Teraz chciał wyprostować swoje życie. Zaczął pracę w budowlance. Miał dziewczynę. Spodziewali się dziecka. Pomimo grudniowego chłodu, po Rinkeby poruszało się wiele osób. Wskazówki zegara zbliżały się do 10:00, gdy kilka zamaskowanych osób wyłoniło się z mroku. Nagle rozległ się ogłuszający łoskot. Wielkie szyby w drzwiach wejściowych rozprysły się na drobne kawałki. Sprawcy strzelali z kałasznikowa w stronę restauracji. Klienci rzucili się w panice na podłogę. Co najmniej 2 uzbrojonych sprawców weszło do lokalu. Ich twarze były częściowo zasłonięte. Wszystko działo się bardzo szybko. Indiana wycofał się w stronę tylnych drzwi restauracji, pomylił jednak drogę i dotarł do ślepego zaułku przy myjce. Zabili go 2 strzałami w tułów i w głowę. To on był celem. Jego brat nie miał nic wspólnego z konfliktem. Próbował wyrwać broń jednemu ze strzelców. Wtedy drugi z napastników zabił go 2 strzałami w tył głowy. Ciała braci osunęły się na ziemię obok siebie. Mordercy zniknęli czekającym na zewnątrz samochodem. Bezwzględność i determinacja sprawców szokowały. Choć celem była jedna osoba, bez wahania otworzyli ogień wśród tłumu. Był to precedens, który wprowadzi nowe standardy w porachunkach gangsterskich. Od tej pory miejsce, świadkowie, obecności dzieci lub bliskich nie miało to żadnego znaczenia. Liczyła się tylko zemsta. Mniej więcej wtedy skonfliktowane strony zaczynają funkcjonować jako Shottaz i Dutch Patrolman. Zamordowany Indiana należał do Shottaz, a jego zabójcy, którzy walczyli o powrót do Rinkeby, należeli do Dutch Patrolman, co w tłumaczeniu oznaczało
szwadron śmierci. Braci pochowano na cmentarzu tuż obok dwóch pierwszych ofiar konfliktu. Kilka dni po zabójstwie ten sam imam, który pochowa jeszcze dziesiątki młodych chłopaków, wygłosił mowę. Podczas pokojowej demonstracji przeciw przemocy zorganizowanej przez mieszkańców Rinkeby nawoływał: zabójcy nie strzelali ze zwykłych pistoletów. Strzelali z kałasznikowów. To nie Mogadiszu, to nie Kabul, to nie Bagdad, to Sztokholm. Błagam was, odłóżcie broń. Aktywiści, lokalna społeczność, rodziny zmarłych, wszyscy chcieli przeciwdziałać nakręcającej się spirali przemocy. Policja nie mogła jednak liczyć na najważniejszą pomoc – zeznania świadków. Ludzie panicznie bali się zeznawać. Na odpowiedź Shottaz nie trzeba było długo czekać. Kilka dni po zamachu w restauracji, nocą 13 grudnia 2016 roku, jeden z członków Dots Patrolan otrzymał 4 strzały z broni automatycznej. Przeżył dzięki kamizelce kuloodpornej. Nieudany zamach nie zniechęcił sprawców. Jeszcze tej samej doby zabito innego chłopaka z Dots Patrolan. Była to 5. ofiara w ciągu 1,5 roku. Prokurator oraz śledczy zaczynali rozumieć specyfikę konfliktu. Gangsterzy działali momentami jak małe oddziały gerilli. Decyzje zapadały na wielu poziomach. Brakowało wyraźnego lidera. Kwestie przynależności były bardzo płynne. Członkowie jednej grupy mogli w ciągu nocy przejść na stronę konkurencji. Przyjaciele z dzieciństwa stawali się największymi wrogami. Zazdrość i bagatelne kwestie zmieniały krajobraz sporu w dynamicznym tempie. To ogromnie utrudniało pracę śledczym. Gangsterzy nie mieli żadnych hamulców także w stosunku do członków lokalnej społeczności. Zastraszali małych przedsiębiorców. Jednym z nich był sklepikarz Riyad, właściciel niedużego lokalu ze słodyczami, napojami i tytoniem przy stacji metra w Julsta. Riyad w poszukiwaniu lepszego życia przybył do Szwecji z Syrii. W 2010 roku otworzył swój sklepik. Do 2017 roku napadnięto go 7 razy. 3-4 zamaskowanych sprawców wchodziło do sklepu. Grozili Riyadowi bronią. Kradli pieniądze i towar. Podczas jednego z napadów sklepikarz otrzymał cios maczetą w ramię. Innym razem w sklep rzucono koktajl Mołotowa. Riyad do dziś nosi blizny oparzeniowe na plecach. W 2017 roku, już po nastaniu nowych rządów w Rinkeby, w lokalu Riyada pojawiło się kilku młodych chłopaków. Tym razem zażądali haraczu. Miał im płacić każdego miesiąca. Riyad zgłosił sprawę na policję. Bezradni funkcjonariusze doradzili mu, by zamknął sklep. Po 5 nierozwiązanych morderstwach w policji utworzono specjalną komórkę pracującą jedynie nad przestępcami zamieszanymi w konflikt z obszaru Yerwy. Jej zadaniem było kontrolowanie każdego ruchu gangsterów. Podczas jednego z zatrzymań w samochodzie znajdowali się dwaj członkowie Dots Patrolan podejrzani o zabójstwo braci w Mynta Cafe. Jednemu z nich wypadł telefon i ku niedowierzaniu policjantów okazało się, że chłopak nie zdążył zablokować ekranu. Wśród korespondencji znaleziono jasne wytyczne dotyczące handlu narkotykami. Kwoty, daty, miejsca spotkań. Jedna z SMS-owych konwersacji dotyczyła przekazania towarów. Śledczy wykorzystali swoją szansę. Podszywając się pod właściciela telefonu, otrzymali adres odbioru narkotyków. Na miejscu zatrzymali przestępców z 25 kg amfetaminy. To przełom, który dawał nadzieję na zamknięcie kluczowych postaci gangu Dots Patrolan na dłuższy czas i tym samym na zatrzymanie spirali przemocy. Aresztowania przyniosły jednak odwrotny efekt. Po raz kolejny nastąpiła zmiana w równowadze sił. Dots Patrolan zostało osłabione. Shottaz rozpoczęło polowanie na tych, którzy pozostali na wolności. 31 stycznia 2017 roku zginęła kolejna, 6. ofiara konfliktu. 20-latek powiązany z Dots Patrolan został zwabiony w śmiertelną zasadzkę w jednym z podziemnych garaży w Rinkeby. Po dokonaniu zabójstwa członkowie Shottaz wybrali się do klubu świętować Sylwestra. Zdjęcie, na którym wznoszą toast podpisane „Szczęśliwego Nowego Roku życzy Shottaz”, obiegło media społecznościowe z jednoznacznym przekazem: to my tu rządzimy.
6 nierozwiązanych zabójstw w ciągu niespełna 2 lat, dokonanych na stosunkowo małym obszarze, z dobrze zidentyfikowanymi podejrzanymi, to ogromna porażka policji. Urząd zatrudnia obecnie około 22 tysięcy mundurowych, z czego w prewencji i patrolach pracuje około 800 funkcjonariuszy. To właśnie policjanci pracujący najbliżej lokalnej społeczności dostrzegli ogromną potrzebę w reorganizacji działań urzędu. Powrócono do pieszych patroli. Policjanci dwójkami przemierzają dzielnice, zwiększając poczucie bezpieczeństwa, rozmawiając z mieszkańcami, budując zaufanie. Z oddolnej inicjatywy powstała także dyżurna linia, telefon komórkowy odbierany bezpośrednio przez patrolującego policjanta. Okazało się, że zaniepokojeni rodzice często korzystają z tego rozwiązania. Wprowadzono zatem nowe procedury związane z takimi zgłoszeniami. Policjanci w cywilu i nieoznakowanym wozie przyjeżdżają do członków rodzin, którzy boją się zgłosić na komendę. Budowanie zaufania to długi i żmudny proces. Długofalowo przynosi jednak ogromne korzyści. Zdarzają się sytuacje, w których matka informuje zaufanego policjanta o broni znalezionej w pokoju syna. Większość dzieciaków zamieszanych w gangsterkę ginie przed 25 rokiem życia. W obliczu takiego zagrożenia decyzja matki, by pomóc wsadzić własne dziecko do więzienia, wydaje się dość zrozumiała. Zabójstwo w garażu było zasadzką. Członkowie Death Patrolan szybko zrozumieli, kto zdradził. 8 stycznia 2018 roku wieczorem dokonali zabójstwa na młodym mężczyźnie w pizzerii w obecności wielu świadków. Sprawca oddał 2 strzały, w szyję i głowę, po czym wybiegł z pizzerii. To 7 morderstwo konfliktu. Tym razem całe zajście zostało nagrane przez kamerę monitoringu. Szwecja posiada restrykcyjne prawa dotyczące monitoringu. Właściciele biznesów oraz osoby prywatne mogą umieszczać kamery na swoim terenie bez specjalnych pozwoleń. Jednak kamery monitorujące miejsca publiczne wymagają zgody Urzędu do Spraw Ochrony Prywatności. W 2018 roku procedurę zezwoleń uproszczono dla miejsc, w których często dochodzi do przestępstw, pobić, włamań, gwałtów, kradzieży. Kamery monitoringu w przestrzeni publicznej wciąż jednak nie są elementem typowym dla krajobrazu szwedzkich miast. Na szczęście zarówno pizzeria, jak i ulica, przy której leżała, posiadały kamery monitoringu. Nagrania stanowiły zarówno ogromne ułatwienie w śledztwie, jak i ważny materiał dowodowy. Na miejscu, na łuskach naboi, znaleziono także DNA, które połączono ze sprawcą. Zabójstwo na zlecenie liderów Death Patrolan dokonał 16-latek. Pierwsze rozwiązane morderstwo w konflikcie doprowadziło do wyroku skazującego na 3 lata w zamkniętym ośrodku poprawczym. Sprawca w momencie popełnienia czynu miał 16 lat. Według obowiązującego prawa nie mógł odpowiadać jak dorosły, który w obliczu popełnienia takiej zbrodni otrzymałby 18 lat. Przestępcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Często wykorzystują nieletnich do popełniania najcięższych przestępstw. Dzieciaki z biednych dzielnic z podziwem przyglądają się starszym kolegom w markowych ciuchach. Głośni, odważni, wszyscy ich szanują. Zaczyna się niewinnie od poczęstowania kolą lub słodyczami. Następnym razem zaproszą już na pizzę lub kebaba. Na jednym ze spotkań wyborczych zdesperowana pracownica opieki społecznej pytała polityków, jak przekonać podopiecznego, że starsi koledzy, którzy właśnie wręczyli mu nowy, piękny rower, nie są dla niego najlepszym towarzystwem. Koledzy, którzy poświęcają mu czas i uwagę, jakiej nie zaznał ani w szkole, w której kompletnie sobie nie radzi, ani w przeludnionym domu z matką siwą od zmartwień i ojcem w depresji, wpatrującym się w telewizor z kanałami z dawnej ojczyzny. Wśród starszych kumpli padają wzniosłe słowa o szacunku, lojalności, braterstwie. Poczucie przynależności, potrzeba wspólnotowości i poszukiwanie autorytetów to zbyt silne wabiki dla pogubionego, samotnego dziecka. W całości dopełnia romantyzowanie przestępczego stylu życia przez niezwykle popularnych wśród młodzieży raperów. Bycie przestępcą jest po prostu modne. Po zabójstwie w pizzerii nastał chwilowy spokój, aż do wyjścia na wolność jednego z liderów Death Patrolan.
Latem 2019 roku trzech członków Shotta zostało zaproszonych do Danii, by porozmawiać o ewentualnej współpracy raperskiej. Jeden z nich, 23-latek, był menadżerem Yasina, wschodzącej gwiazdy gangsterapu z milionami odsłuchów na Spotify. Czekali w umówionym miejscu na parkingu w Herlev, na przedmieściach Kopenhagi. Nagle przed samochodem pojawiła się grupa zamaskowanych mężczyzn. Zaczęli strzelać z karabinów maszynowych. Jako pierwszemu z samochodu udało się uciec pasażerowi siedzącemu obok kierowcy. Sprawcy zaczęli strzelać w jego kierunku. Cudem uniknął kuli. Wtedy kierowca, 23-letni menadżer Yasina, otworzył drzwi od swojej strony i zaczął biec. Trafili go w udo. Krew zaczęła tryskać, znacząc całą drogę jego ucieczki. Dotarł do krzaków, tam padł i wykrwawił się na śmierć. W samochodzie pozostał jego szwagier, ciężko ranny, otworzył drzwi samochodu i wyczołgał się na ziemię. Jeden ze sprawców pochylił się nad nim i zaczął robić zdjęcia telefonem komórkowym. Pozostali pobiegli do białego Audi, które właśnie wjechało na parking. Jeden z nich wymienił magazynek, wrócił do umierającego na ziemi chłopaka i oddał 14 strzałów. Całe zdarzenie nagrała kobieta obserwująca zajście z balkonu swojego mieszkania. Duńscy śledczy szybko zidentyfikowali ofiary ataku i nawiązali współpracę ze szwedzką policją. Zebrano solidny materiał dowodowy. Ślady biologiczne na miejscu zdarzenia, filmik z balkonu oraz nagrania z duńskich kamer drogowych, które pomogły namierzyć samochód sprawców. Okazało się, że zabójcy także pochodzili ze Sztokholmu. Dość szybko duńska policja otrzymała wskazówkę, że jeden z nich ukrywa się w mieszkaniu w Aarhus, około 3 godziny od Kopenhagi. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, w mieszkaniu było pusto. Po chwili znaleźli jednak poszukiwanego. Zwisał z okna na drugim piętrze, trzymając się zewnętrznej barierki budynku. Był to jeden z czterech głównych liderów Dödspatrullen. Menadżer Yasina, który w śmiertelnej zasadzce wykrwawił się w krzakach, był jego najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. Los po prostu umieścił ich po przeciwnych stronach barykady. Media dotarły do informacji, że zamordowany 23-latek kilka lat wcześniej próbował zgłosić się do organizacji wspierającej zerwanie z przestępczym stylem życia. Urząd dzielnicy Rinkebysista nie zgodził się jednak pokryć kosztów związanych z całą procedurą. Próba ucieczki z przestępczego świata spełzła na niczym. 10 sierpnia 2020 roku rozpoczęła się rozprawa sądowa w Danii. Schwytano i aresztowano wszystkich pięciu napastników. Rozprawa odbyła się przy otwartych drzwiach. Szwedzkie media śledziły proces każdego dnia. Sprawcy byli spokojni, pewni siebie. Dwóch z nich miało 17 lat. Po tygodniu przyszedł czas na ogłoszenie wyroku. Trzej mordercy otrzymali dożywocie, a dwaj 17-latkowie po 20 lat więzienia. Nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. Przyzwyczajeni do szwedzkiego systemu nie spodziewali się takiego wymiaru kary. Jeden z nich zaczął przeklinać i krzyczeć na sędziego. Dania już jakiś czas temu zmieniła kodeks karny. Przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną z automatu podlegają wyższym karom. Sukcesy duńskiej policji i międzynarodowe zainteresowanie dawały nadzieję na wyciszenie konfliktu, który pochłonął już 9 ofiar. Nic bardziej mylnego. Kilka tygodni po podwójnym zabójstwie w Kopenhadze gangsterzy z Shotta sporwali brata jednego z członków Dödspatrullen. Chłopak nie był w żaden sposób powiązany ze światem przestępczym. Miał służyć jako wabik. Gangster nie przyszedł pod wskazany adres, więc Shotta zabił mu brata. Była to 10. ofiara konfliktu. Kolejna granica została przekroczona. Teraz także członkowie rodzin mogli być celem. W sierpniu 2020 roku hiszpańska policja aresztowała dwóch pozostających na wolności liderów Dödspatrullen w sprawie przemytu dużej ilości narkotyków. Tym samym cała czwórka przebywała w więzieniu. Trzon gangu unieszkodliwiono. Po stronie Shottas wielu z najbardziej wpływowych gangsterów zostało zabitych. Wielu rodzice zmusili do opuszczenia kraju. Ogarnięta wojną Somalia była bezpieczniejsza niż Jerwa. Osłabienie obu stron konfliktu dawało nadzieję, że koniec fali zbrodni jest już blisko. Stało się jednak inaczej. Podczas wieloletniej wojny między Dödspatrullen i Shottas pojawiły się walczące po obu stronach podgrupy.
Należeli do nich jeszcze młodsi chłopcy, dorastający w brutalnym, przestępczym świecie bez hamulców. Właściwie od razu po złapaniu liderów Dutch Patrolmen w sierpniu 2020 roku doszło do kolejnych przestępstw na terenie Jerwy. Zabito 3 osoby. Jeśli dotychczas podziały i strony konfliktu były trudne do zidentyfikowania, teraz stało się to praktycznie niemożliwe. Śledczy całkiem stracili rozeznanie, kto walczy przeciw komu i z jakiego powodu. Rok 2021 był najmroczniejszym w historii Jerwy. Zabito 9 osób. Oznaczało to, że co piąta śmiertelna strzelanina w kraju miała miejsce właśnie w tym rejonie. Właściwie każdego dnia media informowały o kolejnych strzelaninach, kolejnych ofiarach. Nie wiązało się to ze szczególnym poruszeniem opinii publicznej, ani konkretnymi działaniami rządzących. Tak jakby w wiadomości, że do zabójstwa doszło w jednej z dzielnic wykluczenia oraz że ofiara była powiązana ze światem przestępczym, działały uspokajająco na obywateli oraz polityków. Nawet jeśli do zabójstw i eksplozji ładunków wybuchowych dochodzi coraz częściej w małych, liczących 50-70 tysięcy mieszkańców miasta, wielu odbiera problem przestępczości jako wyolbrzymiony. To, co ma miejsce w biedniejszych imigranckich dzielnicach, nie dotyczy pozostałej części społeczeństwa. W październiku 2021 roku wydarzyło się jednak coś, co wybudziło opinię publiczną z letargu. W dobrej dzielnicy znajdującej się bliżej centrum zabito 19-letniego Einara, słynnego rapera, syna znanej aktorki. Wielokrotnie nagradzany, wielbiony przez krytyków publicznego radia młody chłopak był jednym z przedstawicieli szwedzkiego gangsta rapu. Jego próby uwiarygodnienia persony scenicznej skończyły się tragicznie. Śmierć Einara dała początek intensywnym dyskusjom nad gangsta rapem, jego wpływem na dzieci i młodzież oraz stosownością promocji tego typu twórczości w mediach publicznych. W 2022 roku w Szwecji miało miejsce prawie 400 strzelanin. 107 osób zostało rannych, 62 zmarły. Do końca lipca tego roku strzelano już 213 razy, zraniono 69 osób, zabito 25. Coraz trudniej udawać, że temat nie istnieje, że narastające od lat 80. problemy znikną same z siebie. W czerwcu, 2 miesiące temu, 2 19-latków otworzyło ogień w biały dzień w metrze w Farsta, spokojnej dzielnicy Sztokholmu. Zabili nastolatka i 40-kilkuletniego mężczyznę. 2 osoby zostały ranne. Oddali 20 strzałów z broni automatycznej. Kto tak naprawdę miał być celem zamachu? Nie wiadomo. Policja schwytała ich tego samego dnia podczas pościgu na autostradzie. Szwecję czeka szereg reform. Zmiany zachodzą także stopniowo na szczeblu samorządowym. Administracja Rinkebysista postawiła na współpracę interdyscyplinarną, tworząc zespół składający się z funkcjonariuszy policji, służby socjalnej oraz służby penitencjarnej. Działają prewencyjnie, identyfikując zagrożenia na wczesnym etapie, powstrzymując eskalację konfliktów. Liczba strzelanin na obszarze Jerwy zmniejszyła się diametralnie. Wzrosła natomiast liczba wyroków skazujących, między innymi dzięki zwiększeniu ilości kamer monitoringu na tamtejszych ulicach. Stała obserwacja prowadzona dzięki monitoringowi pomaga również interweniować, zanim dojdzie do przestępstwa. Szkoły z obszaru Jerwy pracują intensywnie nad wsparciem uczniów, by jak najwięcej z nich kończyło szkołę podstawową ze stopniami kwalifikującymi do dalszej edukacji w liceum. W ciągu ostatniego roku wynik poprawiono o około 10%. Szwecja szuka sprawdzonych wzorców działań w innych krajach Europy. Duńczycy zaostrzyli kary dla przestępczości zorganizowanej. Wiele duńskich miast podjęło decyzję o wyburzeniach bloków w gettach i przymusowych przesiedleniach mieszkańców do innych dzielnic, by przełamać izolację oraz segregację grup o niskim statusie ekonomicznym. Z kolei Szkocja jako główną przyczynę problemu z przestępczością uznała ubóstwo. W 2005 roku Glasgow nazywano europejską stolicą morderstw. Ruszyły specjalne inicjatywy wprowadzające młodych ludzi na rynek pracy. W ciągu niecałych 20 lat Szkocja zmniejszyła ilość przestępstw śmiertelnych o 60%. Jakie rozwiązania zostaną ostatecznie wprowadzone w Szwecji, czas pokaże.
Specjaliści twierdzą, że z pomocą odpowiednich środków dramatyczny trend można odwrócić. To jednak żmudny i długotrwały proces, a Szwecja znajduje się dopiero na jego początku.